Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani, z tej strony Radosław Rygielski. Przypominam o tym, że pierwszy link pod tym filmem jest to link do bezpłatnego kursu. Możesz go odebrać i uczyć się od podstaw skutecznego tradingu, na co oczywiście dowodami są analizy przed ruchem i jak wiesz, jakiś czas temu też udostępniłem do podglądu moje pozycje na żywo na platformie Forex Factory. Kochani, dzisiaj kolejny poniedziałek, witam was wszystkich bardzo serdecznie w poniedziałku tradera. Pamiętajcie, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Po ostatnich ruchach spadkowych, których na Bitcoinie oczekiwaliśmy, czas na aktualizację. Wielu z was korzystało, więc dziękuję serdecznie za taką dużą ilość wyświetleń tutaj ostatniej analizy, gdzie również was informowałem o tym, że czekam kilka chwil po to właśnie, żeby znaleźć po prostu kolejne miejsce na rynku Bitcoina. Po tych ostatnich spadkach, których oczywiście się spodziewaliśmy, na ten moment, jak możecie zobaczyć, Bitcoin wrócił do miejsc, w okolice 34 tysięcy, w których poprzednio były duże i wysokie wartości transakcji oraz wysoka zmienność ceny. Na ten moment, gdy po raz kolejny w tym już bardziej, w tej bardziej lokalnej sytuacji cena tutaj nam zamarkowała, czyli oznaczyła to miejsce jako interesujące dla handlujących z racji właśnie na zmienność ceny i wartość wolumenu, której po raz kolejny było to widoczne po wartości wolumenu na tych dwóch świecach, to teraz jak możecie tutaj zobaczyć, ostatnia strefa prowzrostowa wytworzyła się właśnie tutaj i również uważam, że teraz są możliwe jakieś próby kontynuacji ruchu wzrostowego na Bitcoinie w okolice 37 948 i dalej może tutaj w okolice 39 508, co jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, że tutaj jak możecie zauważyć, cała ta strefa, która jest tutaj wyznaczona do pozycji stop loss, jest to miejsce, w którym cena może przez jakiś czas jeszcze przebywać przed ruchem wzrostowym. Co będzie cena robiła w tej strefie, czy będzie w niej długo, czy nie będzie w niej w ogóle? Tego nie wiem, po to jest ona, aby właśnie była odległość między stop lossem, czyli naszą negacją scenariusza wzrostowego, a ceną, aby cena miała przestrzeń, w której może się poruszać przed danym ruchem wzrostowym. Na ten moment oczekuję ruchu wzrostowego, po drodze jeszcze będzie wybita ta tendencja, jeżeli będzie ruch wzrostowy, co będzie kolejnym sygnałem na wzrosty, jeżeli załóżmy ktoś z was spóźni się wejściem w pozycję. Poziomy, do których możemy dotrzeć, są oznaczone kolorem zielonym, ja osobiście oczekuję ruchu wzrostowego. Pamiętajcie o tym, żeby wszystko robić na rynku bezpiecznie, ponieważ to od nas zależy, jakie ryzyko na rynku ponosimy i zapraszam was do linków w opisie. Życzę wam, kochani, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i słyszymy się w kolejnych analizach. Cześć!